A, dzień dobry. A, dzień dobry. Ja muszę państwa przedstawić. Kamila, Eska. Nie wiem, do której mówić znowu kamery. Ja też nie wiem. A to jest z zielonym? Jarek. Po prostu. To jest Jajo. Jajo. Dostał ksywę Jajo i tak zostają. Le œuf. Po francusku. Po francusku le œuf. Jadłem, ty mi się kojarzysz i będziesz zawsze kojarzył z jedzeniem ostryk. Na mnie musiałeś to zrobić. Weź. No? Ale nie, ostatnio byłem w Selgrosie i poczekaj, kupiłem. Co w Kabbałtyku, jak to było? Poznałem gościa bardzo bogatego, który przyszedł i zaproponował mi. Ostrygi? Słuchaj, ostrygi. A ja weź. Przypomniałem sobie ciebie i zadałem temu kolesiowi pytanie. Ty to jesz, bo to jest dobre, czy bo wypada? Ponieważ nie usłyszałem odpowiedzi, bo koleś się zawiesił. To nie jest... Ja nie rozumiem fenomenu tych ostryg. To przecież nawet nic... szkoda gadać. Nie, bo to ani nie smaczne, to jest taki glut, gil. To jest glut o smaku oceanu. Nie, żeby nie było, że mnie tam zjadła trema, pojechałem do sklepu, są ostrygi, mówię, dobra, żeby nie było, że miałem stresa, wezmę dwie, spróbujemy. Nie ma opcji. Nie. Ale co, to samo? Też oplułeś Gesslera? Znaczy nie, ale nie zaprosiłem go, mówię, dobra, jedną próbę zrobimy bez niego, ale już jadłem nad zlewem. Ale wiesz co, patrząc tak naprawdę na warszawskie ulice i na kierowców w korkach, ja myślę, że jest dużo zwolenników glutów, więc... O jest. Bang! Nie, czekaj, no, mic drop. Co robisz? Drop the mic! A ty co niby robisz w samochodzie w korku, jak ci się nudzi? Maluję się. Na bank. A zacznijmy od tego, że nie mam samochodu od 5 tygodni, więc nie wiem, już nie pamiętam. Skrzynia biegów. Nie. Sterownik od odcięcia zapłonu popsuł się i popsuł główny sterownik. A ponieważ w Polsce teraz jest sezon urlopowy, to wszyscy są na urlopach, a elektronicy, wielki elektronik, są bardzo zajęci, więc od 3 tygodni moje auto jest jako zakładnik w jednym zakładzie. Kamila, dzisiaj jak się spotkaliśmy, zadałem pytanie, jak mieliście taki najgorszy dzień w radiu? To jak to nazywaliście? Taki najgorszy dzień w robocie. Wydaje, tak, czasami tak jest. Wy macie tabakę na kuchni. Tak. Teoretycznie. U nas sytuacja jest taka, że nie wiem, szczerze mówiąc, z czego to się wzięło, ale jak mamy taki beznadziejny dzień, gdzie dzwonią słuchacze, którzy nie powinni dzwonić, którzy są, nie wiem, w stanie wskazującym albo najzwyczajniej w świecie są... Jeszcze są tacy o 6 rano, że dzwonią najebani jeszcze. To jest straszne. Oni są już dzisiejsi. No, to właśnie też się tego boję, szczerze mówiąc. To my to nazywamy Dzień Konia. Nie wiem dlaczego, nie wiem jakby skąd to się wzięło. Konia? Że nazywamy to Dzień Konia. Nie mam pojęcia. Po prostu dla mnie zawsze to był Dzień Konia. Co więcej, dzisiaj sprawdziłam to w Google i jak piszesz Dzień Konia, to się okazuje, że to jest jakiś dzień zwycięzcy i że jak ci wszystko świetnie idzie, to mówisz, mam Dzień Konia. No to u mnie jest zobacz, to absolutnie zobacz, na odwrót. Ja się boję, co mi wyskoczy. Od razu w grafikę może wejdę. 30 kwietnia, ogólnopolski Dzień Konia. No, okej. Okay. Ale to jest news z Archiwum Państwowego w Kielcach, więc nie wiem, jak z wiarygodnością. No dobrze, miałeś Dzień Konia dzisiaj. W każdym razie, u mnie Dzień Konia zaczął się od taksówkarza, który opowiadał straszne rzeczy, przyklinał i w ogóle był straszny, okropny. Niemiły. Po czym okazało się, że dzwonią do nas słuchacze, którzy byli zdecydowanie wczorajsi, może aczkolwiek pojawili się również dzisiejsi, absolutnie. I o czym mówili? O oglądaniu pornoli, masturbowaniu się. Ja już w pewnym momencie bałam się odbierać telefon, bo co telefon, to mieliśmy jakieś takie kombo. W pewnym momencie... Wiesz co, naprawdę, żeby jeszcze tak było. I pierwszy raz pracuję od 20 paru lat w radiu. Pierwszy raz naprawdę się zdenerwowałam na słuchacza. Zadałam panu pytanie, po co dzwoni i mówi o ruchaniu. No i pan powiedział, bo ma taką potrzebę. A ja głupieś zapytałam mówienia czy ruchania. I weszłam z nim w taką dyskusję, że się zdenerwowałam i musiałam wyjść ze studia. No. Dzień Konia. Ale wiesz i co? Myślę, że ta nazwa jest jednak adekwatna. To prawda. Jak w Trójce pracowałem z kolei, to było tak, że tam dzwonili non-stop i nas wyklinali, bo kiedyś to byli czasy, a teraz nie ma czasu. Kurde, ale czy wszyscy ludzie zapominają, że po drugiej stronie jest człowiek? Nie, ja nie, to nie jest człowiek. Ja jestem człowiekiem, halo, ja mam uczucia i emocje i niekoniecznie o 6 rano chcę słuchać o ruchaniu. Myśmy się dowiadywali, że jesteśmy pisowskimi kurwami, a nie ludźmi. A. Natomiast, no serio, stary, i to dzwonili, dzień dobry. Ty kurwa. A, program Trzeci Polskiego Radia, witam. No ja chciałem podzielić się taką moją opinią, że uważam, że jest pan kurwą. I to tak brzmi. No dobra, ale teraz zastanów się, postaw się w roli tego, po tej drugiej stronie, tego słuchacza, tego dzwoniącego, tak? Jaką
trzeba mieć w sobie, nie wiem, ja tak sobie to wyobrażam, nienawiść, imperatyw do działania, żeby pójść do telefonu, wykręcić numer, znaleźć numer telefonu, wykręcić, następnie stracić jakieś tam nerwy, no bo jednak domyślam się, że go kosztuje to emocjonalnie, żeby ci powiedzieć, że jesteś po prostu kurwą. Tobie się tak wydaje, a on odkłada słuchawkę i a, mogę iść do roboty. Dobra. Mam dzień konia, Nie, Halina, mamy Jezus to. Maria. Bo jak ty na przykład sprzedajesz w swoim szamowozie. O Boże. Nie, bo to jest nazwa własna chyba, szamowóz powstał. O Boże. Miałeś coś takiego, że klient wziął burgera od nie, ciebie miałem i powiedział, lepiej. Kurwa, sam se to jedz, chuju. Nie, miałem lepiej. Autentyczna historia, jak stałem w Mielnie na sezonie. Uwaga, to jest... Poczekaj, ja tylko pozwolę sobie, żebyś rozwinął jedną rzecz. Stałem w Mielnie na sezonie. Food truckiem. Rozstawiłeś food trucka w trakcie sezonu wakacyjnego w miejscowości Mielno w Polsce. Tak. Dobrze, w Mielno przy zejściu, zejście przy bajce. Ja przyjeżdżałem rano, no i przygotowywałem się, przywoziłem zakupy pierdoły. No i kiedyś tak. I było tak, jest wydma, stoję ja i za futrakiem jest 1,5 metra i jest nasyp. No ja tak, otwieram sobie drzwi, wchodzę, przygotowuję się i jest nagle takie jeb. 5 minut, jeb, jeb. Mówię, kurwa, mewy? Jakie głodne! A to walenie. Ty, wychodzę. Ej, i teraz bez ściemy. Wychodzę i typ zapina laskę u mnie za futrakiem. I ja do niego mówię tak. Kurwa, stary, co ty robisz? A ty naprawdę potrzebowałeś wyjaśnień. Ja mówię, nie, bo ja tak, bo tu się otwierają drzwi, ja się tak wychylam, a on ją ten, a ona tak, wiesz, łapą bije mi w to. Ja mówię, kurwa, stary, co ty robisz? A ona tak, już idziemy. A ja mówię, ja pierdolę, ty. 2 dni później, ja miałem takie stoły z takich szpul od kabli, które kładą na autostradzie. No ja sobie przyjeżdżam. Tym razem przyjechałem jeszcze wcześniej, bo to była 6 rano. Ja sobie przyjeżdżam, siedzi i one były spięte takim łańcuchem i one są takie niskie, że jak się kucnie, to normalnie można z nich jeść. No ja sobie przyjeżdżam, siedzi sobie 6 ziomków, dzielą sobie temat, walą i mówię, panowie, tu się ale je. Kulturka przy stole. Panowie, tu się je. No jemy. Ja mówię, what the fuck, bro? I oni jedli minimum raz na 2 dni i już tak w połowie sezonu byłem z nimi na siema. Już po prostu podchodziłem, mówię, siema, siema. Ale nie zapytali się ciebie, czy chcesz? Oczywiście, że tak. Za każdym razem. Widzisz, jakie dobre mordki. Mordo, może ale chcesz jednego? Polska plaża o godzinie 5-6 rano to jest w ogóle inny mikroświat. To ja jest kiedyś... inny czasostan. Tak, nie, ja dojechałem kiedyś z kumplem nad morze o 3 rano i mówię, no idziemy na plażę. Znaleźliśmy jakiś sklep, kupiliśmy sobie tam jakiś ten zestaw wspomagający i poszliśmy na tę plażę. I tak mówię, kurde, jestem na plaży nad morzem, napiłbym się zimnego piwa, ale jest 5 rano. Sapiesz do mikrofonu. Kurde. To pozostałości po twojej historii. Bang, bang. Jeszcze jestem podjarany. Skąd tu piwo wziąć, nie? I nagle, słuchajcie, widzę grupę ludzi, którzy idą, młodych ludzi, i idą ze świeżo nalanym piwem w plastiku po plaży. 5 rano. Ja mówię, panowie, skąd macie to piwo? Oni mówią, tam jest taki koleś, a tam były takie grzybki na plaży, nie? Takie knajpy grzybki. Tam jest taki koleś i nie zamknął knajpy. I jak tam mu zostawicie kasę, to se możecie nalać, nie? Ja mówię, kurde. Poszliśmy z tym kumplem, słuchajcie, wchodzimy do tego grzybka, tam siedziało z 5 osób w stanie absolutnej, totalnej nieważkości. Ja mówię, panowie, a gdzie jest właściciel? A oni mówią, pan Heniek tam śpi za ladą na dole. Jak chcesz se piwo, to se nalej, tylko zostaw kasę, nie? I ja mówię, okej. Szanuję to, że tak mówią o tych pieniądzach. Podchodzę, patrzę i tam na ziemi rzeczywiście leży facet, który wygląda tak, jak się nazywa. Leży Heniek. No. I ja mówię, panie Henryku, na co on zrobił coś takiego, że się obudził, patrzy na mnie i do dzisiaj zrobił tak. Zobaczył, helikopter w ogniu. Tak, zobaczył, że jest mnie jeden. Mówię, czy ja mógłbym... I się przewrócił na drugi bok, więc zostawiłem 5 zł, nalałem sobie piwo i poszedłem. Pełna kultura. Ale szanuję za uczciwość. Tak, ale to jest stary, tam naprawdę. Wszyscy byli uczciwi, każdy podchodził, bo tam ci z tych stałych, to już tam to nie było pierwsze piwo, które sobie od pana Henryka wzięli. Także polskie morze, 5 rano. To teraz ci opowiem polskie morze, 5 rano od innej troszeczkę strony. Mianowicie, jak wiesz, mam 2 córki, jedna ma lat już prawie 13 i właśnie mniej więcej 12 lat temu pojechałam do Trójmiasta, do Sopotu z moim dzieckiem, które
jak to dzieci mają w zwyczaju, wstało o godzinie 5 rano. A ponieważ nie za bardzo chciałam budzić reszty domowników, tam moi rodzice byli i tak dalej, to ubrałam się po cichutku, ubrałam polcie i poszłyśmy z wózeczkiem nad polskie morze. Więc wyobraź sobie te hordy ludzi z tym piwkiem od pana Henia i ja z wózeczkiem popylająca o 5 rano i myślę sobie, kurde, mogłam flaszkę chociaż dla młodej zabrać. A propos tych food trucków, ja w internecie czytałem, że drogo w food truckach jest. Czy ty możesz powiedzieć, czemu burger z food trucka kosztuje 80 zł? A to nie u niego. Ej, nie u mnie, nie, ale, no jadłem, dobra, no, ale jadłem ostatnio burgera za 6 dych. No i? No i był warty 20. No właśnie, to czemu tak jest? No jak jesteś w środku w branży, to czemu się tak dzieje? Wiesz co, wpływ na to ma głównie... Chęć zysku. To też. Pazerność. Okej. Koszt produktu, no i ogólnie cena miejsca, na które wynajmujesz. No i jeszcze nie zapominajmy o polskich działalnościach gospodarczych. No i podatki. O, Pablo! No ale im więcej zarobisz, to więcej podatku musisz zapłacić. No tak, ale musisz mieć też jakąś marżę, żeby to miało ręce i nogi. No, musisz mieć minimum 300%. Znaczy no minimum, no tak z 200 jest ok, 300 to jest naprawdę spoko. Ale co to znaczy 200? Czyli że produkty kosztowały 5 zł, a towar sprzedajesz za 10? No. Za 15. Za 15. Za 15. Tak, okay. I wtedy to ma ręce i nogi, no bo musi sobie wliczyć pracownika, najem, media i podatki. I podatki. I podatki, no. Tak jest. No dobra, a to ile kosztuje miejsce w Mielnie, na którym stajesz ostatnio? I na jak długo trzeba tę kwotę? Znaczy płacisz i ile tam możesz stać? Czyli powiedz lepiej, ile kosztuje miejsce w Warszawie, bo to jest mega ciekawe. Ponad 20 tysięcy. Za miesiąc. Tak, w takim popularnym miejscu w Warszawie. W Warszawie. 20 koła. I teraz... Tylko żeby tam stanąć? Tak. Ale nie powiem gdzie. Okej. Okay. 20 tysięcy. Ponad. I teraz pomyśl sobie, ile musisz sprzedać, jeżeli masz 20 tysięcy i masz mieć to razy 3, czyli musisz zarobić przynajmniej 60. Żeby na zero wyjść. Żeby wyjść tak. No, no może nie na zero, no, ale... z lekkim plusem. Ale na przykład na sezonie w Mielnie to już było 4 lata temu, więc ceny mogą być nieaktualne. Jest 2,5 tysiąca za metr bieżący, tam gdzie ja wynajmowałem. A twój jedzeniowóz ma? 5 z groszem, czyli mnie wyszło 25 tysięcy płatne z góry. Ale za ile? Za cały sezon. No. Za sezon. Za sezon. I opłaca się? Wiesz co, to był tak. Znaczy ja widziałem, czy przyjechałeś, ale słuchacze nie wiedzą. Ja to wziąłem, żeby podatków nie płacić. Nie, to ja wiem, ja też. Nie, ale chodzi o to, że... Koszty! To był pierwszy sezon po pandemii, była taka sytuacja, że stałem ja, taka budka i tam później był kebab. I u mnie frytki kosztowały 7 zł, a w kepsie 6. Oho. I u mnie ludzie brali burgera, a w kepsie ludzie brali frytki. Ojoj. Taki był sezon. Ojoj. I ja zjechałem, żeby cię nie skłamać, z końcem lipca. Mhm. Ja powiedziałem no i cześć. Widzisz, i ja uważam, że zwycięzcą całej... Ale że już zarobiłeś i wystarczy? No nie, że nie, czy nie, 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 musiałem uciekać, żeby się ratować, bo no ja nawet nie wychodziłem na zero. No musisz sobie do tego doliczyć jeszcze jakiś ogródek, jakieś inne pierdoły. No ja uciekłem. A ty nie mogłeś ceny obniżyć o 1,50 zł i zdumpingować kepsa? Nie, bo to się nie, to tak nie działa. No nie, no bo co z tego, że obniżę OZ-a, jak on obniży jeszcze OZ-a? A jak nie obniży, to co mi to da, jak ja na tym nie zarobię? Dlatego wydaje mi się, że zwycięzcą całej tej sytuacji jest po prostu pan Henio. Tak, pan Henio, któremu... wolał spać pijany i powiedzieć, dobra, rób ta, co chce ta. Panowi Heniowi biznes się kręcił, nawet jak spał, no. Jest biznesmen już. 24H. No. I ludzie są uczciwi. I to bez obsługi. Zobacz, nie musiał zatrudniać człowieka. Znaczy, tam nie było tej porze konkurencji. Nie, tam było work-life balance. Słuchajcie, ja chciałem z wami dzisiaj o przyjaźni porozmawiać. Oh my god. O przyjaźni. Sfriendzonował ktoś cię kiedyś? O kurwa. No, ciebie nie jest, tego co słyszę. Ale teraz, no dobra, jedziemy. Czy sfriendzonował cię ktoś kiedyś? Chyba tak. Chyba? Ale, bo ja się wahałem, Ja nie byłem pewien do końca, ale tak mówię, w sumie, kurwa, czemu nie? Ale potem jednak, bo to tak, mówię, kurwa, w sumie, czemu nie, jak się jeszcze paliło żółte światło. I to było tak, albo się zapali zielone, albo czerwone, no i tak mówię, chuj, czerwone. Nie. Ale po czym poznałeś? Bo ja mam 5 punktów, po których
po których można zauważyć, że facet sfrendzonował dziewczynę. A ciebie ktoś kiedyś sfrendzonował? Wiesz, że ja zastanawiałem się nad tym, ale ja nie wiem tego, bo ja jestem tak zły w odczytywaniu ludzkich emocji, że ja po prostu, że jest taka szansa, wiesz, tylko że ja mogło to do mnie nie dotrzeć po prostu. Wyobrażam sobie w tym momencie ciebie, który podchodzi i mówi, przepraszam cię, ale ruchasz się, czy jesteśmy przyjaciółmi? No właśnie, wiesz co, ja... Kurde, to nie tak, Myślałem o tym wczoraj, czy mnie coś takiego spotkało. Myślę, że tak. Ale nie jestem w stanie przykładu pokazać. Ale że ty sfrendzonowałeś, czy ktoś ciebie? Nie, że mnie, no bo ja nie mam w ogóle znajomych, nie? Jakby, znaczy poważnie. Czyli nawet jakbyś chciał kogoś sfrendzonować, to nie masz przyjaciół. Ja nie mam kogo, natomiast uważaj, mówi przy tobie o innych dziewczynach. Jak facet tak robi, no to już wiadomo, że jesteś we frendzonie. No, to nie jest prawda. Znaczy... No jak? No bo oczywiście, że nie. Nie, u facetów trochę tak jest. Jak mówi ci o byłych i takie... No, nie. Znaczy absolutnie najgorsze to na pierwszej randce, jak ci zaczyna opowiadać o swoim byłym, to już w ogóle jest. Nie, jak zaczyna temat, bo mój były, to już się ta szuflada zaczyna otwierać. Ona już otwiera szufladę ziomek. Jak leci ci dalej o byłym, to już cię tak kładzie koło tych czterech i potem cię zasuwa. Ty, ale zobacz, zwraca się drugi sygnał, to jest, że zwraca się do ciebie jak do innych kumpli. Mordo! Dokładnie! No, tak! Masz takie, dlaczego? O. Nie było warto zapłacić za ten obiad. 80 zł. Następnym razem rachunek na pół. Tak, 80 zł za burgera na plaży. I zobacz, odpisuję po paru godzinach, to też jest jeden z sygnałów. Nie. No ja też to nie. To znaczy ja... Nie. Znaczy dla mnie to jest w ogóle bardzo ciekawe, o czym mówicie, bo ja nie wiem w ogóle, o czym wy mówicie. Ale to podobno właśnie to robią faceci kobietom. To ty ciebie nie spotkały takie zachowania? Bo ja wszystkim odpisuję po paru godzinach. Ale kobiety facetom też. No. Kobiety facetom... Ale nie, jak jesteś we friendzone, to ci odpisuję na bieżąco. Tak? Tak, bo jesteś ziomkiem przecież, nie? A jakby o tobie myślała poważnie, to cię podtrzyma trochę w niepewności. Żeby tam ci się lampka zapaliła, że o kurwa, może coś ja tam robię na boku. Tylko pytanie, czy to nie jest logika, którą my sobie wymyśliliśmy, a to nie właśnie działa. Właśnie tak. Tak? A to tak ja nie bym tak powiedziała, no ale... Pokrętna logika nie ma sensu. W końcu wy jesteście z Marsa, my jesteśmy z Wenus, no nie ma jak się dogadać. No, co tam jeszcze jest? Wymieniłeś trzy. Znaczy, wiesz co, nie, no zastanawiam się, czy komuś z was się to zdarzyło, żeby nie umawia posłuchać... się z tobą sam na sam. No, żeby... Nie, to nie. A że umawia się z tobą sam na sam? Nie, że się nie umawia sam na sam. Nie, no jak jesteś ziomkiem, to ona w ogóle nie czuje zagrożenia. Jesteś bezpieczny, nie? Jest bezpieczna. Jest bezpieczna. No, nie, to w ogóle jest skam jakiś, chłopie, daj sobie spokój. Strona Fit and Fashion. O, stary, no to jest poważny wykładnik. To już... Wiarygodność właśnie tej strony. Wiarygodność jest sztos. Się zachwiała. Ale nie, naprawdę, ona cię zaprosi, w sensie z perspektywy faceta. Albo facet kobietę, no bo... Mhm. A czemu ma się czuć zagrożony, jak jesteś już w szufladzie? Jesteś na mordo i siemano. No tak, tylko wiesz co, jak taki facet się stara i nie widzi, że to już nie ma sensu, a pani... Ale ona daje sygnały. Bądźmy przyjaciółmi. Nie, to nie jest tak, że ty się starasz, a ona ci nie daje sygnału, że no chłopie, co ty? Nie, to ona to na bieżąco, to się tak uzupełnia. Brzmisz jak człowiek obdarzony dużym doświadczeniem, dziel się. Nie. Nie rozdrapuj starych ram. A jakie sygnały? No właśnie, że mówi ci o byłych, albo na przykład opowiada ci o ziomkach, którzy do niej piszą. Okej, albo pokazuje ci swojego Tindera i mówi, z tym no, się bym mówiła. No, coś takiego, albo mówi, że no, bo... Okej, czyli jakby jasno generalnie upsikujemy teren, że to nie dla psa kiełbasa. Tak, normalnie jakbyś podszedł i ona pszit, i mówi, stary, co ty? Nie, i ona ci na przykład mówi, a, bo napisał do mnie taki, siaki, owaki, a ty tak siedzisz i mówisz, o, zajebiście. I jeszcze moje ulubione pytanie. Ej, ale powiedz mi, co odpisać? No, to jest tak jakby ci toś raz z prawej, a raz z lewej tak siedzisz zaczarowany i mówisz, że ma piękne oczy. No, come on. I ty tak mówisz, i mówisz, pochuj co, ten szpagat. Opowiadasz o tym wszystkim, a ja słyszę, jak twoje serduszko pękało. Nie, tak robisz te szpagaty, a potem masz takie, po co ta cała akrobatyka? Się kurwa człowiek napoci. Się kurwa napoci i potem chuj bąbki strzeli. Trening czyni mistrza, panowie. No i potem możesz być zawodowym kurwa frędzoniarzem. Ale z racji tego, że jakoś tak się moje życie potoczyło, że mniej więcej do 30 roku życia nie miałam żadnych przyjaciółek. No nie, no może dobra, do 26. I kumplowałam się tylko i wyłącznie z chłopakami w szkole.
A później zaczęłam szybko pracować w telewizji, więc jako 17-latka z dużym biustem też się głównie kumplowałam z chłopakami. Ty musiałaś ich dużo sfrędzonować. O, tak. Była kolejka, friendzone. Ty nie, długo nie. Nie, to nie była szuflada, ale... to była komoda. Komoda friendzone. Była szafa gdańska. Dzień dobry, zapraszamy. A tam Narnia pod spodem. Kraina, kurwa, sfriendzonowanych. Nie, ale wiesz co, z racji tego, że ja byłam od nich o 10 lat młodsza, to... To z jednej strony tak, były sygnały, że panowie by chcieli wyjść z friendzone, a z drugiej strony byli zajebiście opiekuńczy wobec mnie, no bo jednak byłam, wiesz, no kurde, no dzidzia, no 18-19-letnia dziewczynka, no kumam, że nie wyglądająca na tyle lat, ale jednak. No dobra. Więc wiesz. No ale z jednej strony opiekuńczy facet jest zły? Nie, no spoko, czy on spoko. Na przykład będąc opiekuńczym przejawia jakieś tam, nie wiem, sygnały, że z friendzone mnie? Właśnie, żeby nie sfrędzonować. Tak, oczywiście, bo to było, wiesz, że nie wiem, na przykład znowu wywołany przez ciebie Sopot, impreza po programie telewizyjnym, więc jesteśmy wszyscy w delegacji, a jak wiadomo, w delegacji cała ekipa telewizyjna. Właśnie? Odpoczywam. Jakie wdechy. Poznaję pana Henryka. Tak, spotyka się za food truckami. Jedni przed food truckiem, jedni za food truckiem. Tego nie wiem, bo ja, mamo, ja zawsze byłam grzeczna wtedy, naprawdę. Ale więc jesteśmy właśnie w barze i jakiś tam koleś do mnie podbija w tym barze i momentalnie zarówno kierownik produkcji, jak i kierownik planu, dwóch panów, jeden niski, drugi wysoki, nagle trzy sekundy się obok mnie znajdują i tam, że... Więc wszyscy abstyfikanci w barze wiedzieli już, że nie wolno do mnie podchodzić. No ale jest tak, że wiesz, że tutaj chodź, a ja ręce przy sobie. No i no wiesz, no to są takie, no nie wiem, wydaje mi się, że to są normalne sygnały, gdzie po prostu stawiasz granice i mówisz, no nie, dziękuję. Zdania są podzielone. Komoda. Komoda. To tam nie jeden się, wiesz, nie jednemu mogło być przykro. Pewnie tak, aczkolwiek wydaje mi się, że moim dosyć dużym sukcesem przez wiele lat było to, że ze wszystkimi moimi byłymi byłam naprawdę w bardzo dobrej komitywie. Jeden niestety mój były przerwał tę pasę. Pozdrawiam. Czyli on nie jest we friendzone, tylko w enemy zone. No właśnie, ze względu na to, że się pojawił we friendzone, ponieważ rozstaliśmy się, no kumam, to mogło boleć, że kocham cię bardzo, ale kocham cię jak brata. O, no brzmi jak sfrędzonowanie. No, bardzo. Mocno. Także bardziej się nie da. No, to w związku z tym postanowił nie oddawać mi hajsu i być bardzo niemiły dla mnie. Dużo? No, to było już z jakieś 20 lat, no może nie. Uwzględniając inflację? Myślę, że mogłabym kupić pół twojego samochodu. Ała, co by się tak czepiło? To przez podatki. Tak. No, zajeżdżam nowym samochodem świecącym jeszcze z folią na siedzeniach. Jeszcze te koraliki, co jak kiedyś taryfiarze w polonezach mieli załóż. Idą taką poduszkę do wycierania. Ja nie wiem, z czego ona była zbudowana. Poduszka mieli takie małe, są takie w starych polonezach czy samochodach, takie dziwne poduszki, takie miękkie jak... Ale takie żółte? No. Z taką, wiem o czym mówisz. Ja nie one tak chłoną wilgoć. Tak. To jest do rozszczepiania uranu. Z poloneza to pamiętam tylko i wyłącznie fantastyczne gałki do zmiany biegów, gdzie można było je zmieniać i tam jakiś, kurde, to bursztyn, tu coś tam takie. Były jeszcze kiedyś takie gałki do zmiany biegów, że ona była taka przezroczysta, a tam było, tam jakiś samochód był czasami właśnie mówię, że coś takiego. Dzieciństwa sztos. Coś takiego było, no. Wracając do przyjaźni, czy zdarzyło się wam przejechać na przyjacielu jakoś tak, że już przestał być przyjacielem? Ja miałem takiego kumpla zajebistego, słuchajcie, ten, z którym byłem nad morzem, co u pana Henryka, byliśmy na browarku o 5 rano. I miałem taką historię, że się dowiedziałem z Facebooka, że wziął ślub. Ojej. I to naprawdę taki ziomek, że tam wielu ludzi myślało, że to jest mój ochroniarz w ogóle, bo myśmy wszędzie razem, bo wielki był taki modelianin. Może dlatego, że mu nie płaciłeś, to nie dowiedziałeś. Nie, ale wiesz co, ludzie, myśmy tak bardzo wszędzie razem chodzili i się pojawiali przez x lat, że ludzie mnie pytali, czy to jest mój ochroniarz. Nie? No dobra, ale jakby ty byłeś emocjonalnie zaangażowany w tę relację, właśnie. Czy tylko właśnie traktowałeś go jako ochroniarza? Nie, ja go w ogóle nie traktowałem jako ochroniarza, to był mój ziomek. No ale długo się znaliście? No stary, 8 lat. No to teraz pytanie, o kim to świadczy źle, że nie wiedziałeś o tym, że ma dziewczynę narzeczoną i bierze ślub? Nie, że ma dziewczynę i narzeczoną wiedziałem, natomiast na Facebooku przeczytałem, że wziął ślub, więc do niego zadzwoniłem, mówię,
wziąłeś ślub? No tak, ja mówię, ale ja już nie mówię, żeby mnie zapraszać, nie? No, ale no, mówię, nawet nie wspomniałeś o tym. A, wiesz. Ja mówię, głupio wyszło. Kurwa, no wiem chyba już, no. Może się wstydził. Nie, no ale to słabe. Znaczy, tak się poczułem, ewidentnie, że ewidentnie tak... ta relacja nie była dla niego tak ważna, jak tutaj dla Ciechana. Tak. No ale zabolało. Miałem prawo się poczuć zawiedziony. Oczywiście. Zależy, przez co wasze więzi przyjacielskie się zacieśniały. Przez co? Przez co. Okej, bo jeżeli na przykład robiliście, łączyło was coś, co robicie, kiedy nie macie dziewczyn, a on miał dziewczynę, to właśnie, nie mógł z tobą robić tego, co chciałby z tobą robić, bo ma dziewczynę, w związku z tym nie mógł ci powiedzieć o tym, że ma dziewczynę, bo by zawiódł twoje zaufanie. To nie ten ty. O Boże. Ale wiesz, o czym mówię. To było mocne. To było znaczy, mocne. Ja rozumiem te fikołki, ale to nie ten ty, bo to raczej ten dżentelmen, o którym mówię, to był typ, który... Jak mówiła mu dziewczyna, że kiedy wracasz do domu, odpowiadał, będę jak wrócę, jak się nie podoba, to... samiec alfa, samiec alfa. Nie, no, bo poczekaj, nie za mądry to... w tych kwestiach po prostu. To, idąc tym tropem, jest szansa, że cię zaprosi na swój drugi ślub. Tak. Możliwe. Albo na sprawę rozwodową. Byłam na rozwód party. Tak? Byłaś na czymś takim? Byłam na rozwód party i powiem wam, że było zajebiście. Ci, co się rozwiedli, razem zrobili to nie. Rozwód party? Nie. Dziewczyna, która się rozwiodła ze swoim mężem, aha, zaprosiła same laski. Okej. Okay. Na weekend do domku, który w ramach jakby prezentu na rozwód party poprosiła, żeby każda z nas po prostu zapłaciła 100 i to pokryło tam koszty domku, uh-huh, i tak dalej. Każda przywiozła jakieś żarcie, picie, sialalala. Basen, te sprawy. Taka kurde, stypa. Rewelacyjnie było. Stypa po związku. Słuchajcie, było tak fajnie, była tak fajna w ogóle kobieca energia, że aż nie potrafiłam się w niej odnaleźć. A, że lesbian party było. Nie, kobiety. Aczkolwiek dużo kobiet chodziło tam nago, bo była i sauna, i jacuzzi, i basen. Malowałyśmy się brokatami, tańczyłyśmy. Robiliśmy sobie warkocze. Właśnie, brzmi jak zabawa w starszakach po leżakowaniu. Tak ci się tylko wydaje, bo nie jesteś kobietą. Ale z racji tego, że ja się przyjaźniłam głównie z samymi facetami przez większość mojego życia, naprawdę miałam momenty, w których trudno było mi się odnaleźć. No właśnie miałem się zapytać, czy nie czułaś się zagubiona na przykład? Wiesz co, ja się dopiero uczę tego, co kobiety, i jak patrzę na moje córki, co mają w taki bardzo naturalny sposób, czyli to, że nie wiem, na przykład dziewczynki, nastolatki chodzą za ręce, tak? I nie jest to związane z LGBTQ+, tylko po prostu jest to wyraz pewnego rodzaju, nie wiem, bliskości, sympatii i tak dalej. Że lubią się, nie wiem, dotykać, przytulać. Ja się tego uczę dopiero. Więc jak 10 nagich kobiet się przytulało, faktycznie tam z tym problem. Ja mam teorię i ludzie się kłócą, że to nieprawda, ale ja uważam, że baby się nie lubią tak naprawdę. Czy kobiety się nie lubią, że one ze sobą konkurują. A ja właśnie miałem to samo powiedzieć, że czy to nie jest tak, że przyjaźnie męsko-męskie trwają dłużej i są mniej konfliktowe, dobra, i są bardziej szczere? Też mi się tak wydaje. Wiem, tak, o co chodzi. Podam wam dwa idealne przykłady, które moim zdaniem to wytłumaczą. Dzisiaj byłam świadkiem tego, jak dwóch chłopaków się zaczęło ze sobą kłócić. Chłopaków, mężczyzn, zaczęło się ze sobą kłócić. W tym między innymi wyzywać, i było to, bym powiedziała, mocno agresywne, ponieważ jeden podszedł do drugiego i ścisnął go tak jakoś tak, i to miał być wyraz sympatii, typu te ziomek. A ten się zeźlił. A ten się kurwił. I wiesz, przestań mnie dotykać, kurwa, bo ci zajebię. Ja generalnie już tam, wiecie, no, co tu się dzieje i w ogóle. Pytam się potem, czy wszystko okej? Okay? Tak, wszystko okej. Okay. 5 minut później, wszystko okej. Okay. No właśnie. Naprawdę wszystko okej. Okay. Tak. Ja byłam bardziej przejęta tym tematem niż oni. Rozumiesz? Ale faceci... Z babami jest inaczej. Ale faceci też nie są zawistni. Oni sobie powiedzą w twarz... Potem się napiją, a kobiety to się pokłócą, zrobią sobie później koło dupy. Miałam kiedyś tak, jeszcze pięć, w ogóle wspólne znajome zaczną na siebie napuszczać. Tak, i nagle były przyjaciółkami, a teraz wróg publiczny numer ale jeden. Ale na korytarzu się spotykają. Cześć, Hanna, jaka ładna sukienka. O, gdzie kupiłaś? Ja ty, kurwa, mi zdechła. Co, ale znasz to? Kurwa, ale przytyła. Miałam kiedyś 5 przyjaciółek. No. Fajna sytuacja, mianowicie moja wtedy jeszcze serdeczna kumpela zebrała różne dziewczyny, które się nie znały ze sobą, i wyjechałyśmy razem na wakacje. I naprawdę super się skumałyśmy i zaczęłyśmy razem jeździć na wakacje. I słuchajcie, z mojej perspektywy, to jest absolutnie tylko moja perspektywa, pamiętajmy, że jest
sześć różnych perspektyw tej historii. Mhm. Z mojej perspektywy zawiązała się między nami bardzo fajna przyjaźń. I ja miałam takie poczucie, że jesteśmy ze sobą blisko. Mhm. Mówię, z mojej perspektywy. W momencie, kiedy zaczęłam mieć problemy w pracy i zaszłam też w ciążę, a tam były dziewczyny, które nie zarabiały tyle, co ja. No, ale które... skąd to miały? No, gadałyśmy o tym wszystkim, tak? Jakby ja narzekałam, że mi zabrano pieniądze, które ja zarabiałam. Które dopiero poznałaś. No nie, no tu już jakby mówię o tej gdzieś sytuacji, tam, że okay. Później już to trwało, jakby, że ta znajomość, że wyjeżdżamy okay. Na wakacje i tak dalej, przerodziła się moim zdaniem w przyjaźń. Mm-hmm. To już trwało tam, nie wiem, byłyśmy chyba 3 lata czy 4 lata na wakacjach wspólnych. I w międzyczasie gdzieś tam się też spotykałyśmy i mówię, no moim zdaniem to już była przyjaźń. I nagle się okazało, że rzeczy, które dotykają mnie, rzeczy, które były dla mnie problemem, czyli to, że nagle chciano mi zabrać o połowę moją pensję, obniżyć, to, że jestem w ciąży i w związku z tym mam problem, z jak tu pewne rzeczy sobie ułożyć, to były rzeczy, które triggerowały dziewczyny, bo jedna dziewczyna nie zarabiała tyle, co ja, druga dziewczyna nie miała perspektyw na to, żeby zajść w ciążę, a bardzo by chciała zajść w ciążę, trzecia dziewczyna nigdy nie była tak naprawdę w jakiejś super ekstra romantycznej relacji, co też było dla niej trudne. I nagle się okazało, że to, co mnie dotyka i ja potrzebowałam wsparcia, no. Je bolało, bo to były ich wewnętrzne problemy. I to się absolutnie rozpadło. Ja nie rozumiesz? Chcę być na szowinistę, przepraszam. I w tych sytuacjach, właśnie dzisiaj miałam, dokładnie o tym myślałam, patrząc na tych facetów, którzy tam najpierw zajebie ci i tak dalej, a potem po prostu wszystko luz, pomyślałam sobie, kurde, jak ja bym chciała być tak prosta jak faceci. Ja naprawdę nie chcę wyjść na szowinista, ale mi się wydaje, że kobiety są bardziej zawistne niż mężczyźni. Facet mi się wydaje, no przynajmniej ja jak mam przyjaciół. A czy przypadkiem nie lepiej wspierają niż mężczyźni też? Jeżeli chodzi o przyjaźń? No. To zależy, bo są kobiety, które zachowują się jak ziomki, w sensie jak faceci. Wiecie, o co chodzi? No ja na przykład jak mam przyjaciół, no to jest tak, że nikt jeden drugiemu nie zazdrości, tylko jest taki push, screw it, let's do it. I to działa na tej zasadzie. A natomiast jak gdzieś tam jakieś moje znajome mają przyjaciółki, to nie zawsze do końca tak dobrze gra. Gdzieś tam ta zawiść, ta zazdrość u kobiet się bardziej i częściej pojawia. Bardziej się ścigają też między sobą, nie? Że tak. Tu się, ja też to zaobserwowałem w paru przypadkach, że się, wiesz, koleżanki, natomiast, tak. Znaczy nie mówię o takich, ciężko mi mówić o obserwowaniu dwóch bliskich przyjaciółek z dwóch różnych perspektyw, nie? No bo tego nie widzę, ale widzę, jak dziewczyny w pracy się zachowują, że tutaj na papierosa razem, tu pójdziemy, wiesz, gdzieś wyjdziemy razem, potem i ten. Ale a potem są... różowy sztylecik. Tak, a potem jak mówią jedna o drugiej nawzajem, to jest, wiesz, ona ta jest no, taka, ta jest taka. To jest straszne, co mówisz. Dała dupy że... tamtemu, wiesz, no to jest straszne. To jest straszne, co mówisz, bo ja naprawdę, okej, okay, ja uważam, że jestem osobą bardzo naiwną i bardzo to w sobie lubię, bo ja naprawdę wierzę w to, że ludzie są dobrzy i że są fajni i że jeżeli jesteś otwarty, jesteś dobry, jesteś sympatyczny i tak dalej, to że dostaniesz to w drugą stronę. No tak. Nie zawsze to jest. Wiesz tak co, jedna działa. Kobieta, powiem ci jaki jest przykład. Wydaje mi się, że jedna kobieta drugiej nie byłaby w stanie powiedzieć na przykład, wiesz co, boli mnie dupa, dlatego że masz zajebisty samochód i chciałbym taki i mnie nie stać, ale jeden kumpel drugiemu jest w stanie to powiedzieć tak. Bez spiny. Mi ziomek nawet ostatnio chciałbym, powiedział. Chciałbym kurwa taki samochód mi ziomek stary, ostatnio no. Powiedział, masz zajebistą furę, chuj ci w dupę. Tak, dokładnie. Właśnie o tym mówię. I no. Jest luz! I to nie jest tak, że on to powiedział, że ja jestem teraz na niego zły. Chuj ci w dupę, ale idziemy się napić na przykład. Tak, jest tak, jest tak. Luz. Taką mam to już tłumaczy, dlaczego się przyjaźniłam z facetami no, przez połowę mojego życia. To jest tak, że jesteśmy przyjaciółkami, dopóki nie masz lepiej niż ja. A jak masz lepiej, to no, kurwa. Co pokazała historia, którą właśnie opowiedziałeś. Ja też miałem, słuchaj... Okej, okay, na... ale to mówimy o takiej sytuacji, wiesz, kiedy miałam, kurczę, 20 parę lat, no. Co za różnica? No wiesz właśnie. Co, jest różnica, bo na przykład teraz udaje mi się, mam przynajmniej taką nadzieję, budować dwie fajne, dojrzałe przyjaźni z kobietami, które są a, świadome siebie, bardzo, i... Wydaje mi się, że jesteśmy sobie w stanie powiedzieć, nawet gdyby było to coś znaczy trudnego. Znam, tej drugiej nie znam, ale drugiej. Ja wszystko i, wiem. I jest to trudne. Wydaje mi się, że jesteśmy sobie w stanie to powiedzieć, usłyszeć i nie strzelić tego, o czym ty mówisz, czyli focha, albo kurde, obrazić się ale na śmierć tak i życie. Tak szczerze. Tak szczerze. Ja zawsze. Boże, ten kij w mrowisko, dawaj. Pan to naprawdę. Ale ja czy zawsze szczerze. Zdarza ci się, ale czy przemknęło ci chociaż przez myśl, że a kurwa. Tego nie powiem, bo się obrazi. Nie. Nie? Nie. Nie. Natomiast zdarzyło mi się myśleć,
kurwa, jak to powiedzieć, żeby jej nie urazić? Ale to ma sens. Jak to nie, zrobić, okay, żeby, to ma sens. Wiesz, moje nie weszło na to, co widzę tu i co bym chciała pomóc i w ogóle. Czy dobra, no bierzesz pod uwagę, że możesz nie mieć racji, co jest oznaką zdrowego rozsądku. Co u kobiety też nie jest częste. Dzień dobry. Będzie na szorca. Szowinizm. Jedziemy. Cholera, woda mi się skończyła, bo bym was ochlapała. No. Myślałem, że woda wyschła od moich żartów. Ja. Ale tara. Ja miałem kiedyś w antyradiu taką historię, że się pokłóciłem z Olusiem Ostrowskim na korytarzu. Nie? Super, a Olek jest super gościem, do dzisiaj mamy kontakt. I z Olusiem się, ale... To była jakaś głupota, bo problem polegał na tym, że on źle zrozumiał to, co ja chciałem powiedzieć i myśmy się, słuchajcie, wyobraźcie sobie awanturę, na zasadzie, słuchaj, może zadzwonimy gdzieś tam do jednej z firm i może nam by użyczyli dwa motocykle do filmiku promocyjnego. A Olek, nie wiem, co usłyszał, ale usłyszał coś innego i jakiejś nagłej złości dostał. Czy on był z kimś tam pokłócony? Nie wiem, ale bardzo mu zależało na tym, żebym tego telefonu nie wykonywał. Ja mówię, Olek, dobra, ale poczekaj, spokojnie, bo ja mówię, że to jest propozycja, wiesz, bo może... I tylko on w odpowiedzi na to nakręcał się jeszcze bardziej, więc w pewnym momencie ja się wkurwiłem. I zaczęliśmy się w sumie bezsensownie kłócić zupełnie o nic. Na zasadzie, tylko wiesz, kurwa, ważne jest... Nie. Oluś jest bardzo dystyngowanym gościem tak naprawdę. Jest takim bardzo... Jest dżentelmenem w całym tym rock'n'rollu. Czyli zamiast mówić nie bądź chujem, mówi nie bądź penisem? Krzyczał do mnie, gówno ci się wylewa uszami, jak na ciebie patrzę, nie? A ja za to po swojemu, ty stary chuj. Bo on już wtedy miał, nie wiem, no tam ze 30 lat był starszy ode mnie, nie? I jakby na to wszystko... A teraz jest, przepraszam, mniej czy więcej starszy od ciebie? Tak. Badum. Na to wszystko wszedł nasz ówczesny przełożony, który patrzy na to, co się dzieje. Mówi, panowie, po programie zapraszam do mnie do gabinetu. Dobra. To było za godzinę chyba. Wchodzimy z Ostrym do gabinetu i tak idziemy do tego gabinetu. Mówię, ty co on kurwa chce od nas? Nie wiem, zaraz się dowiemy, nie? Słuchaj, usiedliśmy tam i nasz dyrektor usiadł taki. A on był tam od miesiąca dyrektorem, jeszcze w ogóle nie rozumiał, co to jest antyradio. Nie? No. I tak. No dobra, panowie, to chyba musicie sobie coś wyjaśnić. A my tak zbaranieliśmy. Tak. Ale... O co chodzi? O co ci chodzi, gościu? Ale co mamy wyjaśnić, nie? No i on mówi, no ta awantura. Ja mówię, stary, w ogóle, wiesz, myśmy 5 minut później o tym nie pamiętali. No właśnie, no i ja właśnie tak sobie teraz pomyślałam, że może to jest akurat powód waszego sukcesu, że wy macie po prostu chujową pamięć. To są zalążki demencji. W ignorancji niejednokrotnie jest zwycięstwo, o, no. Nie. Ale Jajo, nie powiedziałeś, czy się na kumplu przejechałeś kiedyś? Ja? No. Nie. Nie? Nie. Nie było tak, że cię nie robiłeś biznesu. A kumpel na tobie? Na przykład biznesów z kumplem nie próbowałeś kiedyś robić i nie wyszło? A kurwa. Bo ja mam takiego kumpla i to też jest dobry przykład. Ja mam kumpla, z którym robiłem biznesy. Nasze drogi się rozeszły nie w złości, bośmy sobie wszystko wyjaśnili, ale... Sorry, stary. I po 2 latach my dalej pracujemy razem, nie robimy razem biznesu, ale jest w ogóle, wiesz, piona, wszystko wyjaśnione, nie? Znaczy, to nie był mój przyjaciel, to był mój ziomek po prostu. Okay. Robiliśmy biznes na początku. Ale jedzeniowy? Jedzeniowy. Gastro. Gastro. I tam się troszeczkę posprzeczaliśmy, on mnie w pewnym momencie wystawił i były takie zgrzyty. Ale jak cię wystawił? No co w sensie się stało? Było tak, że jechaliśmy na zlot. I zlot food trucków. Tak, i zlot był w niedzielę i ja potrzebowałem wtedy agregatu. Ja załatwiałem jedzenie i wszystko. On miał załatwić agregat, bo musiał pojechać ten agregat na zlot ze Szczecina. I on miał ten agregat przywieźć na zlot swoim samochodem, a ja food truck już miałem cały załadowany żarciem i po prostu spotykaliśmy się na miejscu. I odpalaliśmy agregat, który on przywoził. Żeby działał food truck, okej. No i on mi w sobotę o godzinie, nie wiem, 19:20 mówi, że... Słuchaj, raz ja nie pojadę. Ja mówię, weź mnie nie wkurwiaj. Ja pamiętam, wychodziłem wtedy od Arasa z podwórka i on do mnie dzwoni. Ja mówię, no co tam wszystko ogarnięto? On mówi, że on tam przeliczył coś tam, bo się sianem dzieliliśmy po pół. I on mówi, że no słuchaj, raz ja nie pojadę, bo mi się to nie kalkuluje. A my mieliśmy wtedy wakacje, bo to były wakacje, zawalone wszystkie weekendy praktycznie tymi zlotami.
No i mu się nie kalkuluje i on nie pojedzie w niedzielę. Ja wtedy miałem towaru prawie za 3 kloki samego żarcia, jedzenia, przepraszam. Już nie liczę napojów i innych pierdół. I ja sobie tak myślę, i co kurwa teraz? No bo przez tydzień wszystko się popsuje. Hmm. Mięsa, mięso, warzywa, no wszystko, no kurwa wszystko. No ale rzutem na taśmę zadzwoniłem do takiego kumpla, który tam kiedyś się chwalił, że ma agregat w razie W, no i pojechałem. No i on mi dał ten agregat, no i wtedy się nasze drogi rozeszły. Był taki kwas, lekki, znaczy się, może tak, ja byłem trochę wkurzony na niego, on powiedział, on przeprosił, coś tam, pogadaliśmy, okay. No i w zasadzie już jest luz, no ja tam się nie będę, wiesz, kopał o to, co było 5 lat temu, bo no ja go lubię dalej, myślę, że on mnie też, jak się gdzieś tam spotykamy i rozmawiamy, no to jest luz. Nie, no dobra, nie ma, a jakby odwrócić sytuację i ty byś przekalkulował, to i stwierdził, że ci się nie opłaca? Ja bym tak nie zrobił. Nie przekalkulowałbyś. Nie. Ja nie. Nie, podejrzewam, żebyś nawet jakbyś przekalkulował, to byś powiedział, dobra, chuj, umówiliśmy się. No ja bym powiedział, no chuj. Znaczy, okej, okay, mam tak, że się spóźniam, dobra? Nie. Spóźniam się, to prawda. No ale nie mam tak, że jak się z kimś umówię i wiem, że ktoś może, nie wiem, wtopić albo zawalić jakąś sprawę, to że powiem, ej kurwa, no stary, no nie spina mi się, nie opłaca mi się. No bo generalnie mógł pojechać na ten jeden raz i powiedzieć ci, i że nie spina mi się i już tak, więcej nie będę z tobą, nie? Ostatni raz i kończymy. No a tu niestety tego nie było. Może randkę miał. Bał się, że go dziewczyna sfrenzumuje. No, możliwe, nie wiem, nie wnikam, ale no to był tylko jeden raz. Tak to nie. Tak to nie. Ale to nie jest tak, że ja teraz go mijam i go mierzę wzrokiem. Nie, bo się spotkaliśmy już paręnaście razy nawet i jest luz. Ja tam nie będę nikogo tam teraz rozgrzeszał. Mi kumpel powiedział, że jak się ze znajomymi robi biznesy, to trzeba je robić na takiej zasadzie, że dobra, normalnie 100 dla kolegów 150. Ojej. Żeby od kumpli nie brać właśnie mniej, tylko więcej, bo kumpel zawsze będzie więcej wymagał od ciebie. O kurde, to ciekawe. To na jest... przykład i to działa. Mi na początku, jak zaczynałem z food truckiem, to pojechaliśmy na pierwszy zlot, a babka moja, ja mówię, nie mówię na nią babcia, tylko babka, nie wnikajcie dlaczego, ma 90 ponad lat. No to babka. Teraz już 96, to jest moja prababcia. Ona jest, my się śmiejemy, że ona jest na ruskich podzespołach, bo ona jeździ rowerem, rąbie drewno. Ej, takich ludzi już nie produkują. Ej, serio, rąbie drewno, morduje kaczki. No ona jest nie do zajechania, czyli naprawdę. Czyli taki babciowy terminator. Babcinator. To jest babcinator 3000 po upgrade'zie. I ty. Ty za 4 lata dostanie podwójną emeryturę. Daj Boże. No. Ale ona i tak już ma tam jakieś profity, nie? No ale 96 lat... Stary, sam fakt, że żyje 96 lat i jest w dobrym stanie, jest niezłym profitem. Teraz wam coś powiem. Ja pędziłem sobie bimber. Kiedyś, teraz już nie mam czasu. Ja robiłem jej nalewki. Na zimę. No i zrobiłem jej taką nalewkę z Aroni. I ja sobie pojechałem, dałem jej 0,5 litra tej nalewki i ona była na bimrze, więc ona miała tak z 70%. Bo ja kręciłem 80, on był robiony na renetach i był naprawdę smaczny. No i moja babka... Co ty powiedziałeś, że na czym był robiony? Na renetach. Co to jest? Takie jabłka, okay, reneta no. Szara. I moja babka wieczorami ekspi sobie na drutach. Robi swetry, gobeliny, kurwa, wszystko. Na drutach, ja nie jestem aż tyle starszy od ciebie, żeby kurwa musieć dekryptaż na bieżąco robić, co ty mówisz. Ej, ale słuchajcie tego. No i ja pojechałem sobie gdzieś tam wieczorem. Subtitlesy ci zrobię. No. Moja babka pali się telewizor, śmiga, ona sobie tam ogląda jakieś pierdoły zazwyczaj i ekspi. No i ona sobie na kurwie na tych drutach i ja nagle tak wchodzę do pokoju, znaczy do kuchni, jest cicho, telewizor gra, a te druty zawsze gdzieś się tam metal i nie po słyszysz, metal, tak, i brakuje nie ci czegoś. I słuchajcie tego, stoi sobie flaszka. No. 3/4 wypite, kielon, ja siedzi z drutami tak. Jezus Maria. Ty, ale to jest pół biedy, bo ja ją obudziłem. 70% no. Przypominam. Ja ją obudziłem, a jeszcze herbata. Można do baku lać już. Bo ona zapija wszystko herbatą i ja ją budzę. Co to za drinki w ogóle? Nie, ale bimber z herbatą to jest w ogóle rewelacja. Bimber, gorąca herbata z cytryną to i siema. To jest sztos. I ja ją obudziłem. I mówię, ej, tak podchodzę, babcia, ona. Dobra, nie śpię. I wiesz, godzina 23, 24, ona zaczyna robić na drutach. Wypiła 0,5 litra. Okej. Okay. Położyła się spać, wstała rano. I poszła pobiegać. I nic.
Wstała, odbiło się jej i siemano. I to jest idealny dowód, że praktyka czyni mistrza. Wiesz co, ale to też czaj dowód na to, że pędziłeś dobry bimber. Ej, nie było po nim kaca. Taka prawda. Ale no, był czysty alkohol, im więcej ma procent, tym mniejszego kaca. No i to może taka, olej te food trucki, to wiesz. Była taka mała dygresja na temat mojej babci, bo wracając do tematu, ona mi powiedziała, że... Czekaj, ona ma takie powiedzenie, że mówiły jaskółki, że niedobre są spółki. Tak, tak, tak. No i ona powiedziała, że nic z tego teraz nie będzie. I chuj, i nie było. Wiedźma. Słuchaj, ale jak zobaczyłeś babcię w tym stanie, to nie przemyknęło ci przez głowę, że kurwa, zabiłem babkę. Nie. Nie, to dobrze. Ja wiem, bo nie, ona jest nie do zajechania. Nie, serio, mojej babci się nie... Ty, druga historia. I już nie będę więcej o mojej babci mówił. Zatruła się rybą, no i miała problemy żołądkowe. I straciła przytomność, ojej, wywróciła się, no i miała dwa lima. No i zawieźliśmy ją na SOR. No i poleżała tam dzień, dwa. I jak ją lekarz wypisywał, powiedział jej tak: no, pani Czesławo, tu teraz lekka dieta, żeby flora bakteryjna się odbudowała, coś tam. I ja na nią wtedy mówiłem przez ten okres dwóch tygodni: kliczko. Myślałem, że panda może. No ona tak chodziła. Ja mówię: kliczko, jakaś herbatka, kawka. Spierdalaj. No nieważne. I moja babcia, dzień po wyjściu ze szpitala, i lekarz mówi, żeby jej przypilnować, jak ona wyjdzie. A moja babcia, wiedząc, że my mamy tam z tatą jakąś pracę na tym gospodarstwie, robi sobie obiad. Zrobiła sobie schabowe i ona miała taki zazwyczaj... Na smalczyku. Że na smalczyku wrzucała je do rondelka i je tam sobie dociągała na smalczyku. No i ja wchodzę, a moja babcia usmażyła sobie schabowe i do takiego rondelka, nie wiem, jest 2 litry, wrzuca całą kostkę smalcu. Kocham ją. I teraz ona robi coś takiego. Szanuję to babcia. Ty, ściąga sobie ten rondel, wyciąga sobie te schabowe, z nich aż leci ten tłuszcz, nie? Wyciąga, kroi bułkę w tym smalcu, je, zjadła wszystkie schabowe i cały rondel smalcu. Może to jest tajemnica długowieczności? I bo to konserwuje. Nic, dosłownie. I soczek nic zaroni. I soczek od wujka Jarka zaroni. Cyk, nakrążenie i siemano. A nie, my tam, kurde, liczymy naprawdę kalorie. Dla mnie tyle jest węgielków, tutaj tyle białeczka to w ogóle. To jest dla mnie, ja nie rozumiem tego człowieka ogólnie. Znaczy, wiesz co, moja babcia zmarła niedawno i po stypie została kupa jedzenia. Ja się to opowiadałem? Tak. I słuchaj, wziął i no wszyscy się zwijają ze stypy, no i kto chce jedzenie? Ja mówię, słuchajcie, jak macie wywalić, ja byłem na keto wtedy. Mówię, to dawaj, ja mięcho biorę. Mówię, mięcho zabieram, nie? Cała reszta, I don't care, karniwor jechał. Wrzucili mi, słuchaj, ze 2 pojemniki tego, spoko te kotlety były. I wziąłem, mówię, kurwa, przecież ja tego tyle nie zjem, nie? Spoko kotlety. Mówię, kurwa, nie zjem tego i chciałem się podzielić w pracy z kimś. To wiesz, ludzie w kuchni, ja to wyciągam i mówię, słuchajcie, mam kotlety po babci. I oni tak, jak to po babci? Ja mówię, no tak, no bo to jest tak, że babcia je zrobiła, zamroziła i powiedziała, żeby je zjeść na jej pogrzebie, a właśnie wróciłem wczoraj do jej pogrzebie. Ja. O, i ludzie patrzą na mnie, jak ja stoję z tymi, kurwa, świętymi kotletami. Jak artefakt. Tak. I chyba, naprawdę? Ja mówię, nie. Ale szczerze mówiąc, to jest zajebisty pomysł. Tak, to zjedz się to na mojej stypie i zamrożone dewaluje. Ale zobacz, tobie leży i zbiera się. Starsi ludzie, szczególnie te starsze pokolenie, które teraz jest starsze, a nie my, starsi ludzie. Ja nie jestem starszym człowiekiem. Ja jestem. Od ciebie. Mają tak, że na przykład kupują sobie jeszcze za życia kwaterę na cmentarzu. No tak się robi, za życia co kupujesz. No. Albo właśnie przygotowują jakieś tam rzeczy, nie mówię o testamencie i tak dalej. Moja teściowa na przykład, jak umierała, była chora na nowotwór, więc wiedziała, że kiedyś ten koniec nadejdzie, to na przykład podzieliła wszystkie ubrania między koleżanki, podzieliła biżuterię, wszystko, całą i tak dalej. Ufa. Więc szczerze mówiąc, te kotlety... Trochę pasuje. Żeby było taniej na stypie, słuchajcie, babcia wam tu w spadku, a ty w nosiu dostaniesz. Ja już byłam przygotowana na czarną godzinę. Mielony. Ale zupełnie szczerze, teraz okej, do waszego serduszka apeluję. Jakbyś jadł kotlety zrobione przez twoją babcię na jej własnej stypie, kurde, łezka by ci się nie uroniła? Myślę, żeby mi w gardle stanęły. Wiesz co, babcia mogłaby dla hecy jeszcze tam nawrzucać jakiegoś, wiesz, takiego potężnego przeczyszczacza, żeby tak nikt ze stypy do domu nie mógł dojechać. Moja babcia szczególnie. No. Ej, a w ogóle wiecie, jaka jest beka? Moja babcia, wszystko, jeżeli
przez słowo wszystko, co jest związane z jedzeniem, rozumiecie wszystko, to ona to wszystko kładzie w słoiki. Mm. Jak wejdziesz do niej, do spiżarni... Masz kotlety w słoikach. Wszystko. Ale to się sprawdza. Dosłownie wszystko. Działa. Zupy, kotlety, kiełbasy, wekuje i potem... Tak. Ale to ona robi to po to, gdyby potem jej się nie chciało robić, to sobie idzie i ma. Ona ale teraz... może jest prepersem. Może ona na stypę robi to. Ona na stypę. A może właśnie stary, a może właśnie... Tu boczuś pokrojony, tu mizeria, tu śledzik. No, bez kitu. Ale ona ma wszystko w słoikach. Nic nie wywala. No ja kiedyś, stary, mi się włamali do piwnicy, gdzie miałem ogórki jeszcze po dziadku, stary, i pamiętam, że miałem, ukradli mi parę słoików ogórków, bo tam nie było co ukraść w tej piwnicy. Mm-hmm. Zajebali mi, słuchaj, ogórki i pamiętam, że miałem taką puszkę lakieru, którego termin ważności skończył się w 76 roku i to był lakier dedykowany do malowania syrenki jeszcze. Ja go trzymałem jako artefakt po dziadku, nie? I mi to kurwa ukradli. Nie wiem, kurwa. A mi kiedyś... Może popijali. Ty, nie wiem, ale no... Kto kradnie takie rzeczy? Nam kiedyś ukradli taką część od presy. Co to jest presa? Presa, ona presuje słomę albo siano w takie snopki. I ukradli nam część od presy, która na złomie kosztuje 5 zł, a w sklepie 5 tysięcy, tak? O Jezu. Czyli zostawili ją za piątkę na złomie. Ja wtedy poczyniłem nikczemny czyn, uwikłałem moją babcię w ten, jak to się mówi? No posadziłem marihuanę. Aha. I z racji tego, że za czasów... Co to ma do kradzieży tego sprzętu? No właśnie, słuchajcie, o co chodzi. Za czasów mojej babci z konopi robili liny. I ja to wiedziałem. I ja nie mogłem tego wyhodować, bo ona mi cały czas opadała, żółkła. Ja nie wiedziałem, co jest grane. I zawiozłem to na gospodarkę. I wsadziłem i powiedziałem, babcia, ja tam wsadziłem konopie. One są słabe, trzeba coś im dać. Ja jechałem wtedy do pracy za granicę, na sezonówkę. Ja mówię, ja przyjadę za miesiąc i zetniemy. O, dobra, spoko. Ty, przyjeżdżam po miesiącu. A tam normalnie 10 metrów liny. Ej, kurwa. Jak masz płot betonowy, trzy przęsła, nad przęsłami taki krzak. Jebie trawą, kurwa, z 200 metrów. No tak jebało trawą, ja mówię, że jej nie zamknęli, ty. I to jest pół biedy. Pojechałem do Szczecina na zakupy, no i wróciłem wcześniej. Babcia Heisenberg. Ty, wróciłem i tata do mnie mówi tak. Ja tam sobie jem głąbka, a tata mówi, no bo ja ci zapomniałem powiedzieć, okradli nas. Ja mówię, jak okradli? No, ukradli nam część od presy i zaraz przyjedzie policja na gospodarkę. O kurde. Ja mówię... A jak to, co to znaczy zaraz? Za godzinę, za dwie? Nie, no dwie godziny temu mówili, że będą zaraz. A ja kurwa zielony. I ja mówię, i co teraz? No nic, no przyjadą, no, pochodzą. Jakbyś stanął na tle krzaków, to by cię nie zauważyli. Kameleon. I ja tak mówię tak. Mój tata, stary wojskowy, antynarkotyki. Ja mówię, no i co teraz? Ja mówię, ty tato, możecie, znaczy no nie zapytacie go, ale to jest autentyczna historia. Ja mówię, tato, dawaj, jedziemy na gospodarkę, musimy jechać. On mówi, co się stało? Ja mówię, nieważne, chodź, jedziemy. Jedziemy i on mówi, co się kurwa stało? Ja mówię, tato, samo się ja, wyrosło. Cholera wie jak. Chuj wie jak. Nieważne, że babcia podlewała codziennie, mówiła, pielęgnowała i myła liście. Przesadziłem i to sobie rośnie. Kurwa, zamkną nas, do kryminału pójdziemy. Ja, stary wojskowy z medalami, co ludzie powiedzą. Ja mówię, dobra, luz. I tak, i kurwa, ja to pamiętam jak dzisiaj. Krzak był takiej grubości. Naprawdę, on był ogromny. I tak, ja za jednego, jak w familiadzie, a stary za drugiego. Ja w lewo, stary w prawo. Wyrwaliśmy te krzaki i ja myślę, kurwa, ta historia nie może się tak skończyć. Za łatwo poszło. Za łatwo. Mówię do taty, dobra, ja to wywalę. A stary mówi, nie ma opcji. Ja chciałem to zanieść do stodoły. Bo stodoła jest ciemna, duża i chciałem to sobie powiesić na belce, niech to sobie... Niech od razu schnie, no wiadomo. Nie schnie, no wiadomo. Znaczy, nie wiem skąd, przypuszczam, że tak się robi. Na Wikipedii napisane. Tak, ja też wiem. No, i ja to niosę, a stary mówi, a ty gdzie kurwa? Ja mówię, no wywalić. A on mówi, nie, chodź. I ciągnie mnie na gnój. W sensie na obornik. I tam jest taka płyta gnojowa, gdzie tam lecą ścieki. I on mówi, tu. Ja mówię, ja pierdolę. No dobra, wrzucam jedną i zauważyłem,
że one są za duże i jak wsadzę drugą umiejętnie, to jeszcze coś z tego uratuje. Jeszcze się uratuje. Jeszcze się uratuje. Tak włożyłem tą drugą, widzę, że nie patrzy, przykryłem płytą, przyjechała policja. Pochodzili, popatrzyli, ojciec gdzieś tam z nimi pojechał. Ja na tą płytę gnojową odsuwam, wyciągam tego drugiego krzaka, no i uratowałem. Jejku, a ja już myślałam, że powiesz, że otwierasz to, a tam prez do prasy. A ta babcia już ze skręconym lolem siedzi. A w ogóle ojciec powiedział to babci, a babcia, kurwa, kryminalistkę chciałeś ze mnie zrobić, ja 80 lat, gdzie ja do więzienia pójdę. Ja mówię, babcia, przecież nikt by ci nic nie zrobił. I ze mną nie rozmawiała przez miesiąc. Ale czy a dowiedziałeś się, jak ona to zrobiła, że jej tak pięknie wyrosły krzaczki? Tak. Wiecie, co ona zrobiła? Ona mieszała w wiadrze odchody kurze i krowie. Kurze z racji tego, że mają dużo azotu, a krowie nie wiem. I do tego dorzucała bobki konia. Okay. Zalewała to wodą. Gówniana margarita taka. No, to taka kurwa ostra mikstura panoramiksa. Zalewała nie ma to... co się dziwić, że potem skończyło w gnojniku. No tak, ciągnie swój do swego. Zalewała to wodą, robiła kilka wiader. Zalewała to wodą, one stały tak z 4-5 dni, żeby się przygryzły. I to podlewała. Turbonawóz. Testowałem później. Polecam. Stary, oczywiście na ty zacznij to sprzedawać. Nie, serio. Jest tak, że jak... A nieważne. W sensie działa. Teoretycznie. Czysto teoretycznie działa. Działa naprawdę. Ło, jak to działa. Zacznij to sprzedawać. Kurwa. Dobra, już więcej nie mówię na ten temat. Mam jedno pytanie do was jako do facetów. Mianowicie, często się pojawia, że dostaję na Instagramie wiadomości. Z penisami. Szusiaki męskie? Znaczy, te na szczęście ostatnio nie. O. Ale... Poczekajcie, bo to aż chcę pokazać. Sorry, no patrzę ci przez rękę. Wyglądasz same, tu jak prawdziwa MILF. No. Mm-hmm, no. MILF. Tak. Okay. No to prawda. Prawda. Znaczy, właśnie, tu też, no. To, no chciałam prawda. Się zapytać, czy w waszej perspektywie to jest komplement? Z mojej perspektywy komplement. No tak, oczywiście. Oczywiście, ale tak. A co, dla ciebie nie? No właśnie nie. I długo zastanawiałam się, dlaczego ja mam problem w ogóle z takimi komunikatami na social mediach. Gdzie koleś, którego nie znam, pisze mi, że wyglądam jak prawdziwy MILF, albo jak na przykład pisze do mnie, hej, piękna. Ja mam takie, kurde, what the fuck, jakby... Znaczy nie, no to jest takie trochę żenujące. I tak nie? sobie myślę, że jednak gdybyśmy przetłumaczyli ten komplement na zasadzie... Wyglądasz jak matka, którą chciałbym wyruchać. No to come on! Co to za komplement jest? Jest taki, że jesteś pociągająca dla niego. No. Nikt tego tak nie analizuje, pisząc coś takiego. A, czyli znowu po prostu prosta konstrukcja prosta męska. Konstrukcja, czyli że jesteś ładna, ponętna, seksowna, super ekstra laska. A czy dużo nie fajniej brzmi, kiedy mężczyzna powie, jesteś piękną, atrakcyjną kobietą, niż jesteś super milfem? Myślę, w ogóle, że... jaka to jest definicja znaczy, prawdziwy milf? Mi się wydaje, że gościu, który to pisał, no to zasób słów 5. Więc... Wiesz co, tak i właśnie to dlatego pewnie nie zadał sobie tego pytania, w jaki sposób ty to odbierzesz, a jest to pewna forma zaowalowana tego, o czym ty powiedziałeś na początku podcastu dzisiejszego, mianowicie jest to pewna forma zadania pytania, ruchasz się, czy trzeba z tobą chodzić? Okay. Ma to sens. Tak, no bo tak jest, no finalnie albo jakby do typu, tego się to sprowadza. Ciekawe, czy się do zrobienia, ciekawe, jakkolwiek to brzmi. Ciekawe, czy się grzmoci, napiszemy, że jest fajnym milfem, nie? Moja dziewczyna dostaje wiadomości od tak zwanych sugar daddy, sobie szukają. Pani na, wiesz... Sponsoring. Tak. Ale... Ale to nic, tylko tobie pogratulować. Właśnie. Ale wiesz co? Skoro, bo albo to są boty, albo ja tak ktoś to rozsyła, bo to działa, albo kiedyś zadziałało. Tak. Po prostu. A co do takich stron, to ja mam problem z też niektórymi portalami, które, ale takimi, wiesz, mainstreamowymi, dużymi portalami newsowymi, które promują takie zachowania, albo... jakby ustawiają w pewien sposób młodych ludzi, że to też jest forma pracy, forma zarobku. I tak kodują, zwany, tak? Tak, sex working nagle się okazuje, że... Ale masz teraz tego OnlyFansa. Jak na przykład widzę, co dziewczyny, które mają profile na OnlyFansie, robią na co dzień i jak żyją, to jest kurwa dramat. To ale jest... poczekaj. Co jest dramatem w tej dramatem historii? Dramatem jest to, że za wrzucanie zdjęć gołej dupy
ktoś na przykład sobie żyje o tak i w dzisiejszych czasach jest to normalne, to się nazywa sex working. Tak, właśnie o tym mówię. To się nie nazywa handel ciałem, tylko to jest sex working, to jest ładnie ubrane w słowa. I ja mam teraz takie pytanie, w którym momencie ktoś powie, że to już kurwa jest niesmaczne i że przekroczyliśmy granicę dobrego smaku i przestaniemy na przykład, ja nie mówię, że ja... Ale przepraszam, ty myślisz, że wcześniej 100, 200, 300 lat temu tak, ludzie nie robili takich rzeczy? Ja wiem, że nie zrzucali zdjęć, ale... Ale jest na to poklask i że jest wow, fajnie, dziewczyna wyzwolona, kurwa, pewna swojego ciała, nie boi się, ale w którym momencie to przestanie być smaczne? W którym? No zobacz, Kamila, masz dwie córki. Wyobraź sobie, że któraś z nich uwierzy w to, że bycie, że prostytuowanie się jest akceptowalną społecznie formą pracy. Ale doskonale... I ci powie, mamo, słuchaj, moim zdaniem to jest kariera, którą chcę pójść. Okej. Okay. Jestem święcie przekonana, że moje córki wychowane w duchu dużej samoświadomości, świadomości swoich własnych emocji, swoich własnych potrzeb, będą świadome tego, że... Bo to, wiesz, my mówimy tak naprawdę o tym, co my widzimy, natomiast jak się zastanowisz, co czuje ta dziewczyna, albo pooglądacie, nie wiem, czy kiedykolwiek kliknęliście w wywiad na przykład z dziewczynami, które były gwiazdami porno i skończyły być gwiazdami porno. A ja owszem. I okazuje się, że to jest naprawdę... pewnie nie dla wszystkich i niepewnie każda też tego nie powie, ale... Jest to duże wyzwanie emocjonalne. Tak, podobno siada naprawdę. Nawet. Więc jakby każda praca, każda niesie za sobą jakiś koszt. Czy jesteś górnikiem, czy pracujesz w radiu, czy kurczę, stoisz na górniczym. Nazywasz to troszeczkę pracą. Troszeczkę się rozjechaliśmy, bo ja nie mówię o pracy stricte w branży porno, tylko ja mówię o cyknięciu zdjęcia i wrzuceniu go na stronę, portal, gdzie trzeba zapłacić jakąś subskrypcję, żeby to obejrzeć. I teraz jest tak, styl życia, znaczy, kurwa, żeby nie było, że jestem teraz naczelnym hejterem i Jezus Chrystus. Too late! No, chuj tam. I teraz tak, styl życia, który jest pokazywany przez to, jak ci ludzie żyją, te kobiety, mężczyźni. Okej, chodzi ci o to, że przez to, że są bardzo bogaci, tak, to mogą inne osoby chcieć tak iść napędza w tą stronę. Tak. Mhm. I ja mam pytanie, w którym momencie ktoś powie, że no kurwa, ona będzie miała dzieci może kiedyś. I te dzieci to zobaczą. I może ona będzie miała jakieś kurwa męża, który no... Okej, okay, ja nie mówię, żeby rozliczać za to, co ktoś robi w przeszłości, ale jednak to kurwa niesmak pozostanie. Wiesz, jaki jest jeszcze problem? Że to jest trochę tak jak z zarabianiem na YouTube, w ogóle zarabianiem w internecie. Bardzo mały odsetek dziewczyn naprawdę zarabia w tej branży na tyle dużo, żeby móc sobie pozwolić na tak wystawne życie, ale ponieważ to życie jest pokazywane w mediach społecznościowych jako pewien i promowane jako coś, co może być wzorem, to inne laski mówią, okej, to jest łatwe, wystarczy zrobić zdjęcie dupy, ale... wstawić do netu, tak, i będę miała milion dolarów. Ale i okazuje się, że tego nie ma, ale zdjęcie w necie już zostaje na zawsze. I teraz patrzcie, jak to działa. Ja poruszyłem ten temat i wypowiedziałem się tak, a nie inaczej, i teraz mam w głowie, czy ja, jak to pójdzie w neta, nie wyjdę za zaściankowego kurwa przygupa. Nie sądzę. Ale tak to teraz działa, kurwa. Tak to działa. I mi się żygać chce. Wiadro na plan. Wiadro. Oglądam filmy o namiotach. Namiotach, rozstawianiu namiotów w lesie, poważnie. Ja też. Po prostu. Ale jak deszcz pada? Też. No? Też. To wiem, o co I chodzi. I stary... chłopy rozstawiają namioty, pokazują instrukcje, jak to zrobić, dany model, ten lepszy, tamten gorszy, ten mniejszy, jak się pakuje. Nie oceniam. Różnych ludzi kręcą różne rzeczy. 5000 odsłon. Taki sam filmik zrobiła laska w samych gaciach, w samych stringach i zrobiła go merytorycznie dwa razy gorzej i ma milion odsłon. To raz. Coś jest tu nie tak. Dwa, ja oglądam filmik, jak ziomek maluje, kobieta maluje, gra na instrumencie, cokolwiek. Stary. Jest dycha, jest typiara i to jest autentyk. Typiara robi coś takiego. Siedzi na łóżku, jest taki ty, i ona nagle robi tak. I tu kurwa leci, ba. 120 tysięcy. No. Dziękuję, kurwa, dobranoc. Dobra, proszę, ale... Proszę się zawijać. Dwie rzeczy. Trzy. Trzy rzeczy. Trzy rzeczy. Po pierwsze, wiem, o czym mówicie, ponieważ ćwiczyłam jogę na filmikach z YouTube'a i okazało się, że nagle... Że im ciaśniejsze leginsy, tym więcej odsłon. Nie, kurde, na przykład jest laska, która ćwiczy jogę, i, żeby była jasność, super ćwiczy tą jogę, tylko nie wiadomo, dlaczego nagle
z boku kadru jest lustro, które w momencie, kiedy ona robi psa z głową do dołu, idealnie pokazuje wszystko to, co... Przypadek to jest. Oczywiście. Ja polecam yoga with Adrian. Okej. Trenowałem kiedyś z nią jogę, ona ma fajne filmiki. Tam jest z nim challenge 30 Ale jest dni. Ubrana czy nie? Bo to wyjaśnijmy sobie na początku. Ma psa, który się nazywa Benji. Okay. Jest zajebisty. Ten pies sobie zawsze leży, ona sobie tą jogę A zawsze to wiem, okay. O kim mówisz. Ona jest fajna, spoko. No jest. Dobra, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, kto klika w te rozebrane, kurde, gołe baby prezentujące namioty? Stulejarze. Stulejarze. To się tak nazywa. Stulejarze. To jest nowe, tak, nowe I plemię. Tu już mamy pewną odpowiedź. A trzecia rzecz, wiecie o tym, że wśród dzieciaków, jak się pyta teraz dzieciaków, zresztą badania takie robili, kim chcesz zostać w przyszłości? Ja chciałam być Indiana Jones w spódnicy, kurde, archeologiem. Ja też archeologiem. Tak? No, ja chciałem być archeologiem. No, a teraz dzieci chcą być influencerami. Dlaczego? Bo to jest robota, gdzie się ale co nie to, narobisz, co to w ogóle a znaczy? Zarobisz. Co to znaczy? Ty jesteś influencerką? Dostałam pierwszą umowę na influencerską i pierwszy raz się podpisywałam, nomen omen dzisiaj, pod hasłem influencer i musiałam ale na... Tak, na sialalala, na... Tak, no. Okay. Ale fajnej rzeczy. To gratuluję ci serdecznie. Dziękuję. W takim razie pierwszego... Też jestem w szoku. Czyli jesteś już influencerem. Oficjalnym. A ja nie. Ale to... Ja nie dostałem. Wygrał Hell's Kitchen i nie został influencerem? Nie. Dlaczego? Ty kurwa, nie wiem. Ale te filmiki z gotowania fajne robisz. To nie ja robię. A to właśnie, bo to ty robisz chyba, tak? Tym ja pomagasz robię. Z tym, no właśnie. Ale wiesz, co jest fajnego? Że zapraszają go na różne fajne eventy. Ale takie super. Nie eventy typu ścianka, tylko na eventy na zasadzie, ej, wpadnij i ugotuj u nas. Ale powiedzcie mi w takim razie, co to znaczy być influencerem? Bo znam kilku. Ja to tłumaczę tak. Influencer to jest ktoś, kto może wpływać, wydając jakąś opinię na decyzje innych ludzi. Myślę, że... Ja nie uważam siebie, żebym jak ja teraz powiedział komuś, słuchajcie, nie pijcie mleka, bo to głupi pomysł, że ktoś przez to odstawi mleko. Więc ja się nie uważam za influencera. No. Ciechan, sytuacja jest bardzo prosta. W zależności od tego, ile masz lat, to inna osoba będzie dla ciebie influencerem. No taka prawda. No, prawda, to jest rozumiesz, prawda. No bo nie wiem, moi rodzice będą słuchali kogoś innego, my kogoś innego, a dzieciaki... Ja znam mnóstwo osób, które są TikTokerami. No jest tak. I mają po prostu miliony. Miliony. Ale wyświetleń czy pieniędzy? Wyświetleń. U nas, wyświetleń, znaczy, ja też mam miliony, tylko nie, to się nie kaszuje. W sensie followersów i tak dalej. Naprawdę. Takich kurde topowych TikTokerów w Polsce. I oni naprawdę powiedzą coś i to się dzieje. To się, jakby słowo staje się ciałem. Okay. Cholerna Kylie Jenner, jak tam powiedziała coś o swojej firmie i tak dalej. Jeb, kurde, momentalnie wiesz, do góry. I to są już influencerzy amerykańscy, jak powiedzą, że coś jest spoko lub coś nie jest spoko, to fizycznie wpływają na giełdę. To znaczy, tak. Że Elon Musk giełdę. Jest influencerem. No jest. On jest jeszcze przy okazji gigantycznym mózgiem, ale tak. Ja wam podam przykład z życia wzięty. O, ja miałem... a propos przyjaźni. To jest mój przyjaciel gej i naprawdę uważam... to trochę na tak podsiadło tu. Ja naprawdę uważam, że każda kobieta powinna... Wiem, zabrzmi to teraz strasznie, jak ktoś to wyjmie z kontekstu, to masakra. Każda kobieta powinna mieć swojego geja i każdy gej powinien mieć swoją przyjaciółkę. I to naprawdę na tak uważam. Właśnie tak. Kocham cię, Christian. A ja mam teraz taki przykład. Miałem w czerwcu burgera z bananem. Co to znaczy? Znaczy w ofercie miałeś? W ofercie. Okay. To, przepraszam, bo po naszych rozmowach o sex workingu naprawdę miałam... Nie z tym bananem. Miałam problem z usłyszeniem, co tam mnie mówisz. Zrobiłeś burgera z rybą, czy burger z waleniem? Burger zwalony, możesz go nazwać. Słuchaj, za darmo ci podsuwam, nie ma sprawy. Copywriting. Tak. Lokowanie produktu. Burger zwalony. Miałem burgera z bananem. Jezu, a jakie on burgery robi. Ty, i kurwa, i ja robiłem tego burgera przez cały czerwiec. Jednego? I przez pierwsze, znaczy miałem takiego jako gratisa, nie? Spod lady. I przez 2 tygodnie sprzedałem z 4 sztuki. I ludzie mówili, z bananem, masło orzechowe, wołowina. I ja siedziałem i kupowałem sobie jogurty i zjadałem te banany, co kupowałem do burgera, bo mi ich było szkoda wywalić. I teraz jest akcja. Zero waste. Przychodzi do mnie ziomek, pozdrawiam, przychodzi do mnie ziomek i on nagra filmik o tym burgerze. No ja mu zrobiłem smesza i tego burgera. Nagrał filmik. Filmik ma ponad 200 tysięcy wyświetleń i w pozostałe 2 tygodnie czerwca sprzedałem prawie 200 sztuk. Okay. Bo przyszedł gościu, siła, powiedział dobry i ludzie do tej pory potrafią przyjść
i się zapytać o burgera z bananem. A wcześniej, nie, bur, mięso z bananem. Z bananem, a teraz, o ja chciałbym spróbować, bo to takie ciekawe połączenie, a wcześniej, nie, kurwa, nie. Czyli to działa jednak. Działa, to działa. Znaczy ja sobie tym ogólnie strzeliłem trochę w kolano, bo on był w czerwcu, ludzie przychodzą, potem piszą, że przychodzą specjalnie. Ale to właśnie czemu ich nie robisz? Bo ja go robiłem w czerwcu, jak się zaczynał sezon i nie było tak dużego ruchu, więc byłem w stanie go robić. A teraz z racji tego, że jest duży ruch, no to tam mi koliduje. Psuje mi ciąg pracy. Alright, okej. No, ale to było spoko, ale w pewnym momencie troszeczkę ofensywnie się zrobiło, bo ludzie zaczęli pisać komentarze mi na wizytówce w Google, że oni przychodzą na burgera z bananem, a go kurwa nie ma w ofercie, coś tam. I na początku było okej, a teraz już się troszeczkę zrobiło, kurwa, średnio. Mm. Czyli zaczynają negatywy ci dawać, tam jedne gwiazdki na przykład. No. Że... W ogóle ludzie się, mam wrażenie, tak trochę pozmieniało się, jeśli chodzi o werbalizację swoich uczuć i emocji, ze względu na właśnie to, co się dzieje w sieci i na to, że każdy może napisać komentarz. I ludzie, mam wrażenie, że się tak już przyzwyczaili, że jeszcze te 10 lat temu napisanie komentarza negatywnego, to ludzie się tak zastanawiali, było im głupio. A teraz, kurde, mam wrażenie, że im większy jad, tym kurde tak, lepiej, no. Ale częściej ci napiszą, częściej ci napiszą negatywny niż pozytywny. Tak, bo się nikomu nie chce się chwalić, nie? Nie pochwali cię, nikt tylko... Nie, ale jest tak, że... Słuchaj, częściej ci ktoś powie, weź idź, nie jedz tam, jeść, bo tam jest chujowo, niż ktoś ci powie, ej, zajebiste rzeczy. Zajebista miejscowa, warto pójść. No, i tak jest na co dzień, więc weźcie, wystawiajcie też pozytywne. Ja nie mówię, że ja mam same negatywne, tylko tu chodzi ogólnie. Ale wiesz co, jest taki kulturysta, nie pamiętam teraz, on się nie obraża o to, z tego co wiem, Jaglak na niego mówią w necie. No. Nie pamiętam, jak ma na imię i na nazwisko. Karnowski chyba, no. I kwadrat taki, że wiesz, by grał mną w piłkę, jakby chciał, nie? I gościowi ktoś napisał jakiś komentarz, taki bardzo, bardzo słaby na temat chyba jego córki, coś, nie? W necie. I ten się zaperzył i mówi, kurwa, go znajdę. I nie? Pojechał do niego, tak, ja widziałem to. I znalazł tego gościa, który mu wypisał ten komentarz i jak ten kwadrat napakowany stanął, taki suchoklates obok, nie? Tak. No i co teraz powiesz, kolego? Nie, bo ja chciałem przeprosić. Tak. Stary, ale czerwony, zestresowany. Ale to jest na szorcach widziałem. Tak, to świetna historia. To jest dokładnie to samo, to co ja robię z tymi facetami, którzy do mnie piszą różne takie dziwne rzeczy. Ja ich konfrontuję z tym, co napisali, bo mi się wydaje, że ludzie po prostu myślą, że są albo zabawni, albo w ogóle nie myślą, kiedy to piszą, a kiedy ich skonfrontujesz na zasadzie, stary, naprawdę to jest to, co chciałeś napisać do mnie? Ale może to jest, słuchaj, przez to, że oglądają za dużo pornoli, bo ja miałem kiedyś taką refleksję. Poważnie, bo w pornolu fabułę masz prostą. Pan spotyka obcą panią i idą się bzykać. I może ktoś myśli, że tak działa prawdziwość. Wiesz, jak ogląda fake taxi, wejdzie na Ubera. Dobrze, paru tylko... takich było specjalistów z zagranicy w Polsce. Tylko jeżeli miałoby być to prawdą, to znaczy, że wszyscy faceci mieliby mieć duże faje, a obawiam się, że ci niekoniecznie tak mają. Ale może mają, może powinnaś... Może też im się wydaje. Może niech zdjęcie przyśle. O Jezu, nie. Słuchaj, stary, no ale to najpierw powiedz, pokaż, o czym rozmawiamy, a nie tak, kurwa, co, ja kota w worku nie biorę. Pociągaj karabin. To... Mam koleżankę, która jest influencerką i bardzo dużo dostaje właśnie dick pików tak zwanych, czyli zdjęć penisów. Słuchaj, trzeba wydrukować i galerię, kurwa, zrobić. Ja kurwa, słyszałem, że oni piszą, oceń penisa. Wiesz co? 5 na 10. Ale w ogóle nie piszą. Po prostu otwierasz wiadomość, tak? Od kolesia, którego nie znasz, a tam, o Jezu, zdjęcie po prostu jego przyrodzenia. I co? I to jest takie, w ogóle moje pytanie, jakby, co dalej? Co w związku z tym? Wyobraź sobie analogiczną sytuację w alternatywnym wszechświecie. Tak. Otwierasz sobie, ja na przykład, albo ty, Instagrama, oceń moją pusię. Ale wiesz, żeby tam jeszcze było oceń, to jeszcze jakoś, ale jak jest po prostu ale takie zdjęcie, to... Słuchaj, co tam oceniać? On wie, że jest zajebisty i dlatego ci go wysłał. Tak. Waskularyzacja na żyle. Słuchaj, po redukcji żyła wyszła. Docięty. Czy możesz jeszcze trochę bardziej z lewej, bo jeszcze tam nie widać. Ale... A co on taki smutny na tym zdjęciu? Naciągnięty, truskawa na wierzchu. Masakra. W każdym razie pyta się mnie, co ona ma z tym biedna zrobić.
No, no i jaka jest odpowiedź Założyć na to pytanie? Fan folder. Są różne rozwiązania, bo są osoby, które publikują wiadomości hejterskie, ale chyba na swoim profilu niekoniecznie chciałaby to opublikować. Pomogło? Nie wiem. Okej. Okay. Ale to fajnie, że się dzielisz tą historią. Ja jej powiedziałam... Panowie nie działa. Ja jej powiedziałam, żeby za każdym razem, jak dostanie takie zdjęcie, wysłała zdjęcie żygów. I wiecie co? Działa. Działa? Działa. Przestali. Nie wiem, może znaczy, opada. Ona nie myślała o tym, żeby na przykład podrukować te zdjęcia. Mówię poważnie. No. Na I dole zrobić galerię. Z autorem, kto jej przysłał, on z nazwą konta. I zrobić po prostu wystawę, nie? I rozesłać zaproszenie na tę wystawę do tych gości, co to przysłali. Obawiam się, że byłaby recenzja chujowa. Ale jak chujowe można, show. Jak można negatywnie ocenić takie przedsięwzięcie? Właśnie ja uważam, że... Pogadaj z nią. Ja pomogę jej to zorganizować, bo to wcale nie jest głupi pomysł. Dobrze. I damy im ksywy, na przykład chuj z wąsami. Szanowni Państwo, po lewej stronie, na początku naszej wystawy, znajduje się praca przedstawiająca chuja z wąsami. Jest to wiadomość otrzymana przez panią właśnie w dniu takim i takim od pana, który podpisuje się jako Boski Jorge. Na następnym zdjęciu istna Adonis, docięcie, waskularyzacja. Tak, żyła się zgadza? Oj, oj. Dobrze, strasznie zeszło się na chujowe tematy, więc pora kończyć na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo. Jak zwykle było przemiło. Nie chcesz sobie końcówki takiej czystej, ładnej nagrać? Jakiej? Bez żył? Dlaczego? To jest bardzo dobra końcówka. To jest świetna... Ja to muszę... jest w ogóle ładne słowo. Pierwszy raz w życiu je słyszałem. Ja muszę je dodać do słownika. Nie powiem wam, dlaczego tego słowa używam. Waskularyzacja penisa. Boję się to wpisać w Google w tym momencie. No w sensie, że docięty. Jak ktoś robi... Formę na przykład na jakieś zawody kulturystyczne, waskularyzacja to jest w momencie, kiedy mu wychodzą żyły. Jezu, ja kiedyś się spotykałam z kulturystą i widziałam, jak zastawka w jego żyłach działa. Był tak docięty chłopak. Na ręku dodam! Na ręku! Waskularyzację ręczną miał, a nie penisową. Tam był ulany. Nie mógł dociąć. Za dużo długich estrów. Kamila Ryciak, dziękuję bardzo. Jarek Gruda, Jajo. Dzięki wielkie. Zwycięzca programu Hell's Kitchen, wow! Polska 7 edycji oraz właściciel food trucków. Oraz... Który robi świetne burgery, nie tylko z bananem. Oraz były żołnierz. Były, czy jesteś w rezerwie? No, chyba też jestem w rezerwie. Nawet nie wie. Nawet ale nie jest. Wiem. Żołnierz. Ale mam książeczkę. W stopniu? Szeregowy. Ale jakbym był, to bym dostał... Czekaj, w wojsku się mówi PETA, czyli starszego. Tak? Ale co, z automatu? Za co? No tam obligatoryjnie to jest 5 dych do wypłaty. Zajebiść. Kurde. Byś miał na burgera. No i później dostajesz PETA i wyjeżdżasz w Bieszczady. Układaj sobie życie. A to było kurwa suche, słabe takie. Znaczy to jest żart, który zrozumiesz tylko trepy, wiesz? Ta? I PETY. A to jest obraźliwe w ogóle? PET? Trep. Trep? Nie, mnie to tam nie rusza. Szwej. Nie lubię, jak ktoś mówi szwej. A to od szwejka się wzięło? Tak, bo w wojsku mówią... Jak coś tam, nie wiem, idzie jakaś grupa coś zrobić i spierdolili robotę, to mówią szweje jebane. Okej. Okay. I to jest, niektórzy traktują obraźliwe. To, niby obraźliwie, a mnie to zawsze bawiło. No, czyli jednak dzień konia. Dzień konia. Dzień konia. Dzień konia jest Dziękujemy, lepszy. Do widzenia. Koń zwalony. Amen.